Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Asia i zapraszam Was do nowego Mierzymy. Zamówiłam sporą ilość rzeczy z Sinseya, same nowości, także ja już nie mogę się doczekać. Nie przeciągając, zakładam to wszystko na siebie. Pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę i subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Oczywiście wszystkie rzeczy, które zobaczycie na mnie, będziecie mieli w opisie tego filmu, także zapraszam, zaglądajcie tam, bo tam są wszystkie możliwe informacje. A teraz zabierzmy się za prezentację tego, co mam na sobie. Kopertówka, bardzo fajna, srebrna, była chyba w jeszcze jednym kolorze. Przypuszczam, że czarnym, tak mi się wydaje. Bardzo fajna, prosta, jest również na łańcuszku. I wiecie co? Zapomniałam to ściągnąć, więc już przy Was to robię. Pozbywam się tego. Moment. Okej, jestem. I teraz sprawdźmy, jak to się będzie prezentować, jak będzie założona. Jak zwykle, tak jak ja noszę, czyli crossbody, bardzo fajna długość, idealna. Tyle tylko, że pamiętajcie, że tu naprawdę bardzo mało wejdzie, no bo ona nie ma zostawionego miejsca, więc tutaj jedynie może jakieś karty, może pojedynczą chusteczkę, nic więcej, żadnego opakowania tu nie wsadzicie. Być może błyszczyk i być może telefon, aczkolwiek nie wiem, czy to się wszystko tutaj zmieści. Fajnie wygląda. Do tego założyłam sweterek typu golf. Wiecie, że ja nie noszę golfów, ale ten mi się bardzo spodobał i czasami będę tam zaglądać, bo tam mam lustro do podglądu, żeby, wiecie, wyglądać jak najbardziej profesjonalnie przed Wami. I tak, sweterek bardzo fajny, no niestety wiadomym jest, że jest sztuczny, ale tutaj jakby przy tych cenach nie będę wspominać o składach, bo to po prostu nie ma sensu. Ja mierzę rozmiar M i on był w różnych kolorach. Chciałam go dorwać w takim kolorze beżu, śmietankowym, żeby pasował do spódniczki, która tam wisi i której się nie mogę doczekać. Ale wiecie co? Zdecydowałam się na ten róż i zupełnie nie żałuję. On jest bardzo fajny i założymy go zarówno na jakieś okazje, ale też po prostu tak o na co dzień. Bo właśnie, nie wspomniałam, że wiele z tych stylówek, wiele z tych rzeczy możemy wykorzystać na święta i właśnie na Sylwestra, który się zbliża wielkimi krokami. No i właśnie jako Sylwestrze mowa, to kochani, ta spódniczka to jest po prostu czysty bajer. Czysta... Słyszycie ten dźwięk? Nie będę robić tyłem do Was, nie będę twerkować, a umiem. Ale naprawdę ona wygląda bardzo fajnie. Tyle tylko, że ja mam na sobie emeczkę i ona jest naprawdę krótka, taka... No tutaj nie macie za dużo miejsca, więc szczerze Wam powiem, że... Oj! Oj! W każdym razie właśnie, co chciałam powiedzieć, to, że niestety ta spódniczka będzie awaryjna. Dlatego, że jak ja wyciągałam ją z kartonu, to powiem Wam, że ona była nie wiem w ilu miejscach pohaczona przez te cekiny, bo one są duże, one się odwracają, one tutaj tak jakby prześwitują materiałem, więc dobrze, że ten materiał pod spodem jest, ale to widać, że tutaj coś się dzieje w różnych miejscach. Nie wiem, czy to jest założone, czy nie, aczkolwiek no... Więc jak chcecie być na granicy ryzyka cały wieczór, to ta spódniczka jest idealna do takiej misji. Jeszcze co chciałam Wam powiedzieć, to to, że ona jest na gumce i tutaj pod spodem, proszę mi powiedzieć, czy to widać, to tutaj jest taki, o widzicie, materiał, taka siateczka. Więc nawet jak tych cekinów nie ma, to jest ten materiał. Aczkolwiek, czy te cekiny powinny się wszystkie układać tak w dół ładnie? Wy mi może napiszcie w komentarzach, czy one tak powinny się... Bo ja czuję się dziwnie, ja czuję się tak, jakbym miała gdzieniegdzie dziury, ale widzicie, ja próbuję je ułożyć i tego się nie da praktycznie zrobić. Więc jak się domyślacie, dla mnie nope. Znowu cekinowo i znowu się dzieje. I kochani, to jest przepiękny kolor takiego beżu, złota, czegoś takiego. Bardzo ładnie tam widzę właśnie w odbiciu, że ona się bardzo ładnie mieni. Jedyne, do czego mogę się przyczepić w kwestii tej spódnicy, jest kwestia podszewki. Ja rozumiem, że oni tutaj poszli na łatwiznę, bo jest ładne rozcięcie, tak? Jest rozcięcie na nóżkę z boku, ale podszewka jest tylko do tego miejsca. I teraz ona fajnie wygląda, no ale tutaj jest odcięcie, widać, że jest inny kolor i to już jest inny kolor. I szczerze, jak patrzę w lustro, to nie wygląda to zbyt dobrze. Do tego momentu jest super i jest sztos,
Ale no tak, musieliby tutaj ten materiał pociągnąć i podszyć dosłownie tutaj od razu. A oni jakby po najmniejszej linii oporu, że tak powiem, poszli i odcięli tak, żeby po prostu przy rozcięciu już sobie nie robić problemu. No szkoda wielka, bo przez to jakby dla mnie ta spódnica ma dyskwalifikację. Ładnie wysoki stan, na gumce, pięknie się dopasowuje. Wiadomo, że tutaj brzuszek i tak dalej jak jest, to będzie uwypuklać. No ładnie się mieni i naprawdę do wszystkiego by pasowała i na każdą okazję, tak naprawdę taką większą, na święta, na Sylwestra, na jakieś urodziny, na imprezę, na karnawał, super. I widzicie, ja ją wystylizowałam do tego sweterka, jeszcze podciągnę, o, i tutaj pokażę, że tak można fajnie to zrobić, no ale, no, to jest Ameczka. Więc jak Wam się podoba, to jak najbardziej zachęcam, ale no nie, dla mnie totalnie nie, przez to, że ta podszewka jest po prostu dotąd. Szkoda. Kolejna stylóweczka i znowu wzięłam tą kotartówkę, żeby pokazać Wam, jak się prezentuje bez łańcuszka, taka do ręki również i naprawdę całkiem spoko. No ale tak, jeśli chodzi o komplecik, który mam na sobie, no to góra to jest rozmiar M, dół to jest rozmiar S. I jeśli coś jest nie mojego rozmiaru, czyli nie M, to znaczy, że nie było po prostu na stronie, a ja chciałam to zobaczyć i zaprezentować i tak dalej. I tak, to jest komplet, który spokojnie założyłabym na święta, na Sylwestra, na każdą imprezkę tak naprawdę, jakbym z przyjaciółmi, czy wiecie, do klubu, gdzieś, gdzie wychodzimy. I spódniczka bardzo ma duży potencjał, no tyle tylko, że ja mam za mały rozmiar po prostu. Bo to rozcięcie mi się rozjechało totalnie i ona bardzo fajnie by wyglądała. Ona w ogóle jest na gumce, jest miniuweczką, taka dopasowująca się. O dziwo nie podjeżdża mi, przy paru krokach tu nie podjeżdża mi tak, że widać mi całą pupę, więc naprawdę nie jest źle. No ale w połączeniu z tą mega obcisłą górą, to ja czuję się po prostu jak parówka. Czuję się po prostu jak w takim flaku trochę i naprawdę no, nie czuję się dobrze. Tu każdą fałdkę, wszystko mam podkreśloną. To jest taki crop top, jak widzicie, więc no. Musi być do tego, co jest wysokim stanem, nie mówiąc o tym, że spódniczka z tą gumą w tym rozmiarze za małym dla mnie. Ma tak ścisłą gumę, że już wszystko w środku mnie boli, no więc niestety czym prędzej muszę ściągnąć te rzeczy. Aczkolwiek, ciekawa jestem, co by było, gdybym miała dobry rozmiar dołu. Co by się zmieniło? Bo teraz tak patrzę sobie w lustro i tak, bary mam po prostu takie, przez to, że ta góra jest błyszcząca, ale ona nie wygląda źle. I kurczę, to jest taki szok trochę dla mnie. No w ogóle wiecie, jeśli mówię coś nieskładnie, jakieś głupoty tutaj plotę, to dlatego, że bardzo dawno nie nagrywałam tego typu filmów i nie czuję się na tą chwilę komfortowo, więc tylko tak wspomnę, jak no, nie jest tak jak kiedyś, to dlatego, że bardzo długo już nie było takich nagrań. No ale dobra, nie no, muszę to ściągnąć. Kolejna stylóweczka i znowu cekiny, znowu błysk. Tym razem coś bardzo fajnego uważam i dlatego, że są to krótkie spodenki. Bardzo krótkie, aczkolwiek z tyłu wszystko ładnie zakrywają. Że tak powiem, nie ma lipy. Nie mamy pupy na wierzchu, wszystko fajnie wygląda, tak delikatnie odstaje. Ja mierzę rozmiar M i też szczerze Wam polecam. Tutaj te cekiny z zamierzenia są nie wszędzie naszyte. Pod spodem jest taki aksamit... aksamitny? No taki materiał, aksamit, wiecie, trochę walor, trochę aksamit, coś takiego. Ja nie jestem dobra w materiały, zresztą wiecie. Ale bardzo ładnie to wygląda i dodatkowo mamy tutaj podszewkę. No niestety podszewka jest poliestrowa, ale jest, więc nas nic nie drapie, te przeszycia nas nie dręczą tutaj, wiecie, nie zadrapiemy się po prostu i nie będziemy śmiesznie wyglądać. Do tego znowu kopertówka bardzo ładnie pasuje, tak przynajmniej w moim odczuciu wygląda to fajnie, bo te cekiny są takie... różowe? Tak, zdecydowanie. W ogóle tak fajnie to wygląda. Koszula jest moja prywatna, kupiona w Lumpeksie za chyba dosłownie 5 zł. I właśnie jest taka duża, oversize'owa. I według mnie bardzo fajnie to równoważy całość, bo tutaj mamy mini, mamy, wiecie, połysk, a tu mamy coś takiego bardziej grzecznego, ale jednak wystylizowanego na seksownie. Buty nie wspomniałam, ale to są loafersy, te, które kupiłam w Zarze za bardzo dobre pieniądze. Uwielbiam je miłością wielką. I taka super stylówka. Słuchajcie, dla mnie
Te spodenki to jest na razie numer jeden całego tego Mierzymy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Sukienka. Tak, bardzo obcisła, z rzeczy technicznych. Ma poduszki. Takie. Dekolt. Taki, że przy moim biuście niestety no, te zaprasowania się odwinęły i po prostu próbują zakryć mój biust. A to nie do końca wychodzi, więc... Pod spodem jest ten taki materiał, taki o, poliester, więc trzeba być przygotowanym po prostu na bezpośredni dotyk non-stop nieprzyjemnego materiału i u mnie wzbudza to tak negatywne emocje i uczucia, że mogłabym tylko ją non-stop hejtować, hejtować i hejtować i cały czas mówić, jaka jest okropna, ohydna, a wcale taka nie jest, bo ona jak spojrzy w lustro, to... Nie wiem, no to odbicie w lustrze... Nie, no nie podoba mi się ten dekolt. Ale i tutaj jest takie podszycie, które z każdym ruchem podjeżdża. O, widzicie? To chyba widać. Tu. Podejdę trochę bliżej. Tu jest takie przeszycie. I to non-stop mi podjeżdża coraz wyżej, a powinno być tak. Nie? I o. Ale tu jakby jest za mało materiału na mój biust i to non-stop mi to o. Znowu. Więc, no cóż, nie jest to ciuch dla mnie. Ja mierzę rozmiar M i tyle ode mnie. Nic więcej o niej nie chcę mówić. Kolejna sukienka i znowu obcisła, tym razem long, ale z rozcięciem ładnym na nóżkę. Kurczę, tak patrzę, wiecie, na odbicie swoje i niby nie jestem jakaś blada, ale jak zakładam te czarne ciuchy, to czuję się blado. Więc nie wiem, coś by tutaj trzeba było chyba zrobić. Nie, nie będę chodzić na solarium. Nic z tym nie zrobię, tylko tak gadam. Ale dobra, wracając do sukienki. Taka fajna, ona jest brokatowa. Całkiem ciekawy ma dekolt. Niestety, znowuż ale to może kwestia mojego po prostu pokaźnego biustu. I tak, z tyłu mamy regulację. No z tyłu mamy po prostu regulację ramionczek. I możemy sobie je podciągnąć. Ja to zrobiłam, żeby, wiecie, tutaj ładnie zakryć mój biust, tak? I biustonosz. W ogóle te paseczki to mój biustonosz, jakby co? A nie sukienka. No i ja to zrobiłam. I tutaj to w miarę dobrze wygląda, ale no i tak się odkrywa. Więc nie wiem, o co chodzi. Może ta sukienka chce mi coś powiedzieć i ona chce mnie odsłonić. Nie wiem, może... nie wiem w sumie, co tutaj się dzieje po prostu. Ale tak. Jeśli chodzi o brzuszek, to fajnie to wygląda, bo fajnie tak, wiecie, ukrywa, tutaj zasłania co nieco ten podwójny materiał, fajnie tak jest pomarszczony, więc wygląda to spoko, powiedzmy, no. No ale tak się prezentuje z każdej strony. Tutaj wiadomo, że jak ja sobie podciągnęłam, no to automatycznie te plecy też inaczej wyglądają. Sama nie wiem, co o niej myśleć. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej sukience, bo ja nie wiem. Znowu sukienka i tak, to jest dokładnie ten sam fason, co tej, co miałam przed chwilą. Czekajcie, już ją znajdę. O, tej właśnie, czarnej. I ja tak jak tutaj tą emeczkę mierzyłam, ta też jest emeczką. I powiem Wam szczerze, że ta zdecydowanie bardziej mi się podoba, może przez kolor. No ale tak, specjalnie, celowo nie zmniejszyłam tych ramionczek, żeby ładniej może ta góra tak wyglądała, wiecie, nie tak podjeżdżała mocno. No ale widzicie, cały czas ta jedna pierś bardziej wyskakuje, tak się śliska ten materiał, więc niestety, ale no musi być to podciągnięte i przez to akurat w moim przypadku ta góra mi się akurat nie podoba. No i właśnie, też dużo biuściaste, wielkobiuściaste, to po prostu kobiety, które mają większy biust, w przypadku takich ramionczek zawsze będą po prostu... optycznie, szukałam słowa w głowie, optycznie szersze. Także tak to się prezentuje. I słuchajcie, tak, widzicie jakie rzeczy tutaj są? To jest koniec pierwszej części tego filmu. Nie chcę Wam tutaj za długo gadać. Widzimy się w następnym filmie, w następnym odcinku, gdzie zobaczycie resztę z tych rzeczy z wieszaka. Zapraszam serdecznie. Pa, pa!